Witam, Filip Jackowiak z tej strony. W tym krótkim nagraniu pokażę Tobie podsumowanie ubiegłego tygodnia, jeżeli chodzi o rynki finansowe, o nasze działania na tych rynkach finansowych. To jest grupa informacyjna, ja tak to preferuję nazywać, natomiast większość ludzi mówi na to po prostu grupa sygnałowa, czyli miejsce, gdzie przychodzą informacje na temat tego, jaką pozycję otwieramy. Dokładnie wtedy, kiedy otwieramy tę pozycję, ona przychodzi na grupę Telegram, więc dokładnie wtedy dostaje informację. Kiedy modyfikujemy, również to info idzie. W momencie, kiedy jest zamykana dana pozycja, też. Niezależnie, czy jest zamykana ze stratą, czy jest zamykana z zyskiem, wszystkie informacje transparentnie lądują na grupie, również z podsumowaniami w trybie dziennym, no i później w trybie tygodniowym. Czy to tekstowo, czy to właśnie w formie takiej wideo. Czy przed pokazaniem czegokolwiek informuję, jasna rzecz, że to, co zobaczysz, te rezultaty, te wyniki, które zobaczysz, nie są gwarancją w żaden sposób. To jest rynek Forex, z nim związane też bardzo duże ryzyko, tym bardziej, jeżeli się nie posiada doświadczenia, wiedzy, edukacji w tym zakresie, jak po prostu się w tym rynku odnajdować, jak pewne ruchy tam wykonywać. My taką edukację również dostarczamy. Jest darmowy panel edukacyjny, do którego możesz sobie dołączyć. Pod spodem, pod tym nagraniem, znajdziesz link zresztą do tych rzeczy, i tam krok po kroku będziesz przeprowadzony od takich najbardziej podstawowych terminów, podstawowych rzeczy, do tych bardziej zaawansowanych. Natomiast to, co powiedziałem na początku, pamiętaj, że przeszłe rezultaty, to co się wydarzyło, to co zobaczysz, nie jest w żaden sposób gwarantem tego, że to się wydarzy też w przyszłości. Te wyniki różnią się z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, co możesz zresztą zaobserwować też w poprzednich nagraniach, poprzednich podsumowaniach, do których też zachęcam. Możesz sobie wrócić i po prostu je obejrzeć. Ja już pokazuję Tobie, jak wygląda zeszły tydzień. A więc masz tutaj w prawym górnym rogu rezultaty w skali każdego dnia z ubiegłego tygodnia, czyli 24 sierpnia mamy niecałe 68 pipsów, 25 565,6 pipsa, 26 sierpnia, czyli środa, mamy ponad 1000 pipsów zrealizowane, bardzo dobry dzień, 27 sierpnia to jest 772,3 pipsa, 28 to jest akurat rezultat minusowy, takie też oczywiście się zdarzają. Minus 338 pipsów, zostały zamknięte 3 pozycje, z tego co pamiętam, na rezultacie negatywnym. I łącznie, sumując te 5 dni, mamy 2072,7 pipsa w skali tygodnia. Tutaj po lewej masz screeny z platformy handlowej MetaTrader 4, na której handlujemy, na której otwieramy, zamykamy pozycje, i masz wszystkie rezultaty tutaj pokazane. Jak widzisz, nie są to tylko rezultaty plusowe, ponieważ tutaj też pokazujemy transparentnie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o pozycje, które są zamknięte po prostu na minusie. Możesz sobie je prześledzić, przeanalizować. Nie ma żadnego problemu. Zresztą na grupie Telegram, nawet darmowej, też są te informacje. Jeżeli będzie Tobie tam wygodnie, nie chcesz tutaj zatrzymywać wideo i tego analizować, to możesz jak najbardziej to zrobić tam. Też w opisie tego nagrania znajduje się link do darmowej grupy, do której możesz dołączyć i sobie to po prostu sprawdzić. Mało tego, tam też lądują informacje, nie w pełnej puli, tak jak na grupie premium, ale dajemy tam też informacje wyrywkowe, czasami dwie, czasami trzy pozycje. Jak to wygląda, w sensie w jaką pozycję akurat wchodzimy, i też możesz wtedy za darmo po prostu z tego skorzystać, jeżeli oczywiście chcesz. I jeżeli chodzi o takie przeliczenie, bo zdaję sobie sprawę, że są osoby początkujące, są osoby, które nie wiedzą w ogóle, co to jest pips, co to jest lot, czyli wielkość pozycji, i to są informacje, które znajdziesz w tym panelu edukacyjnym, o którym wspomniałem. Natomiast tak na szybko, żebyś miał mniej więcej, bo to też nie jest tak do końca, ale mniej więcej przeliczenie, jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o kwoty konkretne. A więc, jeżeli rozgrywałbyś wszystkie sygnały na 0,01 lota, to byłoby 207 dolarów ponad. Na 0,1 lota 2072 dolary. No i pozycje, wszystkie transakcje, które były zamknięte w ubiegłym tygodniu, jeżeli byłyby rozgrywane na pozycjach wielkości jednego lota, to byłoby to ponad 20 700 dolarów. I też standardowo zawsze o tym wspominam, no przy tego typu wielkości pozycji musisz mieć bardzo, bardzo duży kapitał, żeby po prostu nie zwiększać nadmiernie ryzyka na swoim rachunku handlowym. Czyli musisz dostosować wielkość pozycji do swojego kapitału na rachunku handlowym. Jest to bardzo ważne.
na grupie informacyjnej premium. Zresztą też jest taka rozpiska, gdzie znajdziesz dokładnie przy jakim kapitale i ile pozycji możesz otwierać i mniej więcej jakiej wielkości. To jest oczywiście przykład, gdzieś tam, do którego my się osobiście stosujemy. Nie musisz z tego korzystać, bo pamiętaj, że to jest zawsze twoja decyzja, jaką pozycję otwierasz na swoim rachunku handlowym, czy zamykasz ją wcześniej, czy czekasz do take profitu, czy zamykasz ją z jakimś stop lossem wcześniejszym, z jakąś stratą mniejszą, czy zamykasz ją tak jak my, idealnie. To są decyzje, które ty podejmujesz sam. My pokazujemy dokładnie to, co sami robimy na rynku. Możesz z tego skorzystać, możesz to w cudzysłowie kopiować, natomiast to od ciebie zależy, czy faktycznie to będziesz robić, czy też nie. Nie każdy też ma na to środki i możliwości, bo wiadomo, że też jest potrzebne na to jakiś czas. Jeśli chodzi o strategię, o którą oparta jest grupa informacyjna, nazywamy ją PSND. Jest to skrót od prościej się nie da. Faktycznie zbiór bardzo prostych reguł, bardzo prostych zasad i założeń, możliwych do opanowania dla każdej osoby. Całej strategii uczymy oczywiście na sesjach live tradingu prowadzonych na żywo od poniedziałku do piątku. No i tutaj sprawa jest bardzo prosta. Jeżeli chcesz nauczyć się, jeżeli jesteś zainteresowany nauczeniem się właśnie tej strategii, to napisz w komentarzu poniżej, my odezwiemy się do ciebie i damy taki darmowy, testowy dostęp do sesji, na której krok po kroku ten cały proces właśnie jest omawiany. Zresztą też w karcie, czyli w prawym górnym rogu, linkuję teraz dostęp do nagrania. Możesz sobie zobaczyć nagranie, w którym jest pokazywane, jak takie sesje w ogóle wyglądają. Standardowo zachęcam do zostawiania subskrypcji, kliknięcia w dzwonek, żeby być na bieżąco z kolejnymi nagraniami, żeby otrzymywać po prostu o tym powiadomienia. Widzisz obok też polecane kolejne nagrania do obejrzenia, także miłego oglądania i do zobaczenia w kolejnych podsumowaniach.